I jak się okazało, w MI6 był kret KGB. Zimna wojna. Okres w historii, który doprowadził świat na skraj katastrofy nuklearnej. Po II wojnie światowej, w epicentrum zimnowojennych wydarzeń, geopolitycznych tarć pomiędzy Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi jest Berlin, miasto szpiegów, do którego specjalnie dla Was przyjechaliśmy. W całym tym szpiegowskim otoczeniu, mieście, w którym jedni na drugich próbują szukać haków, Amerykanie i Brytyjczycy kopią tunel, który ma pomóc im w podsłuchiwaniu swojego przeciwnika, komunistów. I dziś właśnie o tym Wam opowiemy. Opowiemy Wam o ściśle tajnym amerykańskim projekcie CIA, Operacji GOLD. Zanim jednak przejdziemy do sedna dzisiejszego odcinka, chciałbym powiedzieć Wam coś o sobie. Dużo pracuję, dużo też podróżujemy po świecie z zespołem History Hiking i bardzo często w podróżach nie mamy czasu, aby zjeść śniadanie. I tu z pomocą przychodzi nam Y-Food. Taka mała, niepozorna buteleczka to nie żadna odżywka białkowa, tylko prawdziwy posiłek w płynie. 26 witamin, wszystkie potrzebne składniki na start. W tym przypadku jest to posiłek o smaku kawowym. Bardzo dobrze to smakuje. Po wypiciu takiego posiłku jestem syty nawet na 5 godzin. Link do tego produktu znajdziecie w opisie pod naszym filmem. A teraz, drodzy widzowie, zapraszam Was na podróż po mieście szpiegów. Checkpoint Charlie. Prawdziwy symbol konfliktu między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. To ta mała budka, mała niepozorna budka, była prawdziwą bazą wypadową, z której wysyłano swoich szpiegów z zachodu na wschód i ze wschodu na zachód. W 1961 roku powstaje mur berliński i zanim do Berlina przyleci Kennedy, a później Reagan, wypowiadając swoje historyczne słowa: All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words Ich bin ein Berliner. Wydarzy się bardzo dużo. Wiele osób straci życie, mając świadomość tego, jakie realia panują po wschodniej stronie muru. To stąd CIA wysyłało swoich szpiegów, aby na bieżąco donosili, co dzieje się w radzieckiej strefie okupacyjnej, także w Polsce. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Zimna wojna to konflikt, w którym dwa mocarstwa, Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, bały się gorącej fazy konfrontacji. Dlatego nie chodziło o to, żeby konfrontować się zbrojnie, tylko żeby pozyskiwać informacje, aby dowiedzieć się jak najwięcej o swoim przeciwniku, w szczególności o jego potencjale atomowym. Tylko jak w czasach wczesnego socjalizmu, kiedy nie istnieje podsłuch satelitarny, dowiedzieć się i pozyskiwać informacje o tym, co przeciwnik planuje? No wysyłać swoich szpiegów. Pierwsze skrzypce grało amerykańskie CIA i radzieckie KGB. Zapewne wielu z Was zna i oglądało genialny film z Tomem Hanksem w roli głównej Most Szpiegów. To nie jest historia fikcyjna. Most Glienicke w Berlinie został wykorzystany 3 razy do wymiany szpiegów między Amerykanami i Sowietami, bo oba te mocarstwa doskonale zdawały sobie sprawę z tego, że żeby wyprzedzić plany wroga, to o szpiegów po prostu trzeba dbać. Amerykańskie CIA poszło o krok dalej, ponieważ chcieli podsłuchiwać często i masowo. Dlatego stwierdzili, że wybudują w Berlinie tunel. Jeśli kiedykolwiek przyjedziecie do Berlina, to koniecznie, naprawdę koniecznie musicie odwiedzić Muzeum Aliantów. Jest tu tak dużo eksponatów i pamiątek z czasów zimnej wojny, że naprawdę no dosłownie mam na plecach ciarki. Pracują tu fantastyczni przewodnicy i moim zdaniem takim eksponatem, rzeczą, na którą warto zwrócić szczególną uwagę, jest to, co znajduje się za mną. Oryginalny, legendarny Checkpoint Charlie. To, przy którym dzisiaj robią sobie ludzie zdjęcia na ulicy, jest kopią. I wiecie, co jest w nim najciekawsze i co naprawdę pobudza wyobraźnię i obrazuje, jak straszne były to czasy? Że widać na tej budce ślady po kulach, bo kiedy Sowieci prowadzili już ogień, po prostu strzelali do ludzi próbujących uciec na zachód, często chybiali, tym samym trafiając w amerykańską budkę wartowniczą. Dlaczego Berlin dla amerykańskiego CIA i dla brytyjskiego MI6 był tak ważny i dlaczego za wszelką cenę chcieli oni podpiąć się pod radzieckie linie komunikacyjne? Ponieważ trzeba pamiętać o tym, że przez Berlin przechodziły wszystkie wiadomości wojskowe. Wiadomości od Francji, aż przez Polskę, po głąb Rosji, więc wszystko. A w zimnej wojnie chodziło o to, aby zapobiegać ewentualnym ruchom przeciwnika, a przede wszystkim znać jego potencjał nuklearny, więc sprawa była priorytetowa. Wszystko ok, tylko jak w Berlinie, w strefie zachodniej, zacząć budowę tunelu, przekopać się pod wschodnią strefą tego miasta, która jest przecież pod kontrolą Sowietów, i nie zostać zauważonym. To, co widzicie teraz przed sobą, to element szpiegowskiego tunelu CIA. Oryginalna konstrukcja. Jeszcze do niedawna w środku znajdowało się okablowanie i cały potrzebny sprzęt, dzięki któremu Amerykanie podpięli się do radzieckich linii telefonicznych i byli w stanie ich na bieżąco podsłuchiwać. Jak zatwierdzono plan i czy był on ambitny? Drodzy widzowie, dzisiaj ten plan uchodzi za jeden z najbardziej odważnych i najbardziej ambitnych projektów CIA w czasie całej zimnej wojny. Ówczesny dyrektor CIA, Allen Dulles, który w trakcie II wojny światowej pełnił funkcję szefa amerykańskiego wywiadu, zatwierdził plan budowy tunelu. Tylko w jaki sposób kamuflowano całą działalność? Bo robiono to dosłownie pod nosem Sowietów. CIA wymyśliło, że oficjalnie prace, które przecież Sowieci będą widzieć, będą trwały nad, uwaga, magazynem dla amerykańskich sił powietrznych i ulokowaniem w tym miejscu radaru. A w rzeczywistości pod przykrywką Amerykanie, oczywiście przy wykorzystaniu specjalnie na tą okazję ściągniętych ze Stanów Zjednoczonych specjalistów, drążą tunel szpiegowski. To jest jedna z głównych aktywności zachodniego wywiadu w Berlinie. Szczególnie Amerykanie i Brytyjczycy współpracowali w stworzeniu berlińskiego tunelu szpiegów. Była to najprawdopodobniej największa akcja szpiegowska tych dwóch służb wywiadowczych w Europie w latach 50. Jeszcze na chwilę przed tym, kiedy amerykańscy specjaliści w ogóle wbili łopatę w ziemię i zaczęli drążyć szpiegowski tunel, trzeba było się dowiedzieć, czy w ogóle taka operacja będzie miała sens, czy będzie się ona opłacać. Bo musimy pamiętać o tym, że linie komunikacyjne, linie telefoniczne rozpościerały się nad Berlinem i pod Berlinem. I to właśnie w wyniku działań szpiegowskich Amerykanie i Brytyjczycy ustalili, że to, co znajduje się pod ziemią, to okablowanie jest najcenniejszym źródłem informacji. Postanowili, że zrobią pewien test. Pewnej nocy amerykański szpieg, znajdujący się po wschodniej stronie Berlina, podpiął wschodnią linię komunikacyjną do zachodniej i w ten sposób sprawdzano, jakie informacje Sowieci przekazują i czy jest sens tą operację kontynuować. Okazało się, że można znaleźć się w posiadaniu naprawdę cennych informacji, bardzo cennej wojskowej wiedzy. Dlatego w wyniku działań szpiegowskich, wywiadowczych Ustalono także miejsce, gdzie najlepiej będzie się wkopać. Padło na dzielnicę Altglienicke i przekopano się. Tunel miał około 500 metrów pod wschodnią częścią Berlina, pod dzielnicą Rudow. Wyobraźcie sobie, że w wyniku prowadzonego nasłuchu przez niecały rok Amerykanie przechwycili, uwaga, 443 tysiące rozmów. Czy to dużo? Bardzo dużo. Ale najciekawsze jednak jest to, czy te informacje były prawdziwe. Mam przed sobą ściśle tajne raporty CIA. Oczywiście dzisiaj są odtajnione. Po części. Właśnie po części. Zwróćcie uwagę, że niektóre zdania są zamazane, są zakreślone. Świadczyć to może o tym, że CIA do dziś nie chce, abyśmy o berlińskim tunelu wiedzieli wszystko. To tylko kilka z kartek, a wierzcie mi, że jest tych raportów więcej. No właśnie, jak bezpośrednio z tych raportów wynika, Amerykanie mieli mieć pełną wiedzę na temat radzieckiego programu nuklearnego, a nawet imiona i nazwiska pracowników. Mieli także znać plany taktyk wojskowych oraz planów wojsk Układu Warszawskiego. Wszystko brzmi naprawdę fantastycznie. Amerykanie mogliby ogłosić światu bardzo duży sukces. Pojawia się zatem pytanie, dlaczego tego nie zrobili? Sowieci o berlińskim tunelu wiedzieli przed tym, kiedy w ogóle fizycznie powstał. A w jaki sposób? Zimna wojna była niewidzialną wojną szpiegów i jak się okazało, w MI6 był kret KGB. Jak widzicie, tunel jest dość ciasny. Nie miał być komfortowy, tylko skuteczny. Widzimy okablowanie, to właśnie w ten sposób Amerykanie chcieli prowadzić i prowadzili zresztą nasłuch. Ciężko się w nim wyprostować. Wróćmy do tematu radzieckiego kreta w zachodnim MI6. Był nim George Blake. Człowiek ten pracował jako oficer wywiadu w brytyjskiej agencji wywiadowczej. Kiedy amerykańskie CIA doniosło o swoich planach Brytyjczykom, to dowiedział się o tym Blake i z automatu przekazał to do KGB. Co zrobiło KGB? Czy interweniowało od razu? Czy w jakiś sposób chciało przeciwdziałać? Tak ostro i widocznie? No nie, ponieważ zasady w kontekście szpiegów są dwie. Po pierwsze, szpiegów nie łapie się od razu, tylko pozwala działać. Chodzi o to, aby zdobyć ich kontakty i zobaczyć, w jaki sposób pracują. Po drugie, szpieg jest bardzo cenny, czasem cenniejszy niż 100-tysięczna armia z karabinami. Może zdobyć dla nas więcej informacji, może także pokrzyżować plany wroga. I sowieckie KGB doskonale znało tą zasadę. Dlatego znając plany Amerykanów i wiedząc o fakcie budowania tego tunelu, pozwolili w spokoju Amerykanom ich podsłuchiwać, ponieważ nie chcieli, aby George Blake został zdemaskowany. Wysokiej rangi sowiecki generał Kondratow, będący oficerem prowadzącym George'a Blake'a, wyjaśnił, że tworzenie fałszywych informacji jest dużo bardziej skomplikowane niż można by sądzić. Powiedział, że nie było fałszywych informacji wprowadzanych do tunelu, ponieważ zaraz po tym, kiedy druga strona zauważyłaby, że ktoś wysyła fałszywe informacje, zrozumiałaby, że jest kret informujący KGB, a to zaszkodziłoby ochronie szpiegów. Skoro Sowieci wiedzieli o tunelu CIA, to dlaczego pozwolili Amerykanom, żeby ci bezkarnie ich podsłuchiwali? W zasadzie można tutaj wysunąć dwie naprawdę śmiałe tezy. Oczywiście oficjalnym powodem, który my dzisiaj znamy i takim powodem najbardziej racjonalnym jest dbanie o swojego szpiega, Chodziło o to, aby George'a Blake'a po prostu nie zdemaskować. Ale czy te rozmowy faktycznie były autentyczne? Można mieć wątpliwości. Dlaczego? No skoro Sowieci wiedzą o podsłuchu, to mogli przecież podsyłać lewe informacje, tak żeby po prostu Amerykanie bezkarnie je przechwytywali. Po drugie, być może informacje te nie były wcale tak cenne, żeby KGB interweniowało od razu. Co ciekawe, KGB nie poinformowało o fakcie amerykańskiego podsłuchu właśnie w tunelu ani swoich wojskowych, ani wschodnio-niemieckich żołnierzy. Nikt miał nie interweniować. Wszyscy mieli siedzieć cicho. Więc dlaczego Amerykanie mówią o takiej ilości podsłuchanych rozmów i mówią o operacji Gold jako o jednym z największych sukcesów CIA? No bo faktycznie operacja była ambitna. Fascynujące też jest to, w jaki sposób KGB chciało ostatecznie doprowadzić do wykrycia tego tunelu. Otóż wszystko miało wyglądać jak dzieło przypadku, a nie zaplanowanej, skoordynowanej akcji zdemaskowania planów CIA na podstawie wiedzy ich kreta. Więc wszystko działo się pod nosem Amerykanów i prace ziemne wyglądały tak, jakby po prostu przypadkowo, w cudzysłowie mówiąc, Sowieci odnaleźli tunel. I wiecie, co jest najciekawsze? Że kiedy KGB w połowie lat 50., kiedy Sowieci poinformowali o tym, że zdemaskowali plany CIA, opinię międzynarodową, społeczność na świecie, to skutek był odwrotny do zamierzonego, ponieważ propagandowo nie udało im się to w ogóle. Świat zaczął mówić nie o tym, że KGB zdemaskowało CIA, tylko że CIA pod okiem Sowietów zdołało wykopać tunel i bezkarnie ich podsłuchiwać. Tak to zadziałało, więc jest to po prostu sukces amerykański. This is the 6 meters behind me. We dig them out in 1997. Za mną jest 6-metrowy fragment tunelu. Odkopaliśmy go w 1997 roku na granicy między wschodnimi a zachodnimi Niemcami. Później otrzymałem telefon, chyba w 2012 roku, od człowieka, który powiedział, że fragmenty tunelu szpiegów leżą porozrzucane w Pasewalk, kilkanaście kilometrów od polskiej granicy. Pomyślałem, że to żart. Ale gdy zaczął szczegółowo opowiadać o tunelu, zrozumiałem, że ten człowiek po drugiej stronie słuchawki wie, o czym mówi. Dzień później siedziałem już w pociągu do Pasewalk. Odebrał mnie z dworca, pojechaliśmy do lasu i znaleźliśmy oryginalne części berlińskiego tunelu szpiegów, kilkanaście kilometrów od granicy z Polską. They considered those stable steel elements as suitable for their own military, and so they sent it to pioneers. Otóż, gdy rozebrano tunel w 1956 roku, uznano, że elementy stalowe są użyteczne dla wojska, więc wysłano je do lasów Pasewalk. Podczas manewrów tunel służył jako kwatera główna generała dowodzącego. Dowodził manewrami z tunelu, z podziemi. They reused those very stable steel elements for their own purpose in East Germany. Ciekawostką historyczną też jest to, że cała historia berlińskiego tunelu ma swój naprawdę bardzo mocny polski akcent, bo George Blake, kret KGB, wpadł przez to, że doniósł o tym fakcie Polak, Michał Goleniewski, polski pracownik służb specjalnych, który był podwójnym szpiegiem i pracował dla CIA. To on doniósł Amerykanom o tym, że w MI6 jest KGBista. Blake'a Amerykanie aresztowali i skazali go na 42 lata za szpiegowanie na rzecz ZSRR. Blake po 5 latach uciekł z więzienia i znalazł się w Moskwie, gdzie był bezpieczny. Przez ten czas, kiedy siedział w więzieniu, Amerykanie go przesłuchiwali i mieli oznajmić światu, że także według wiedzy Blake'a i według tego, co powiedział Amerykanom, rozmowy, które przesłuchali, są jak najbardziej autentyczne. Jak było naprawdę? Nie wiemy. Archiwa KGB cały czas są dla nas zamknięte, więc bazujemy jedynie na wiedzy amerykańskiej. Na dziś to wszystko. Właśnie jedziemy nagrywać dla Was kolejny odcinek, cały czas w Niemczech, ale zanim to nastąpi, to zrobiliśmy się głodni, musimy zjeść posiłek, więc wypijemy Y-Food. Link do tego produktu znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Skorzystajcie z różnych smaków Y-Food. Ja dzisiaj piłem i polecam kawowy, ale wybór jest naprawdę spory. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę. Kliknijcie także w dzwoneczek, bo to dzwoneczek przypomina Wam o każdym nowym odcinku. Udostępniajcie nasz kanał. I cóż, widzimy się w każdy czwartek o godzinie 20 w historycznych podróżach. Do zobaczenia. Serdecznie dziękujemy za wsparcie wszystkim naszym mecenasom. Jeśli postanowisz nas wesprzeć, przysłużysz się do misji rozpowszechniania wiedzy oraz otrzymasz wyjątkowe bonusy. Link do wspierania znajdziesz w opisie pod filmem. Wspierają nas Audioteka, Adamigo50, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barszcz, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Artur Chojecki, Andreas Czyżewski, Remigiusz Golanowski, Anna Kudła, Marcin Lukomski, Galicja Productions, Wojciech Sroka, Jarosław Zębek. Serdecznie Wam za to dziękujemy.